Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Tematem studiów będzie historia, dzieje, wpływ pięciu ostatnich królów Judy. Razem ze mną w studium biorą udział Damian, Maria, Julian, a ja się nazywam Władysław. Dlatego, że będziemy studiowali Słowo Boże, napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, chcemy prosić o Jego szczególny wpływ, szczególne błogosławieństwo, aby to studium było dla chwały Bożej i dla budowania wiary. Módlmy się. Nasz wspaniały, dobry Boże, chcemy Ci teraz dziękować za to, Panie, że wspólnie możemy tutaj studiować to słowo, które Ty nam zostawiłeś. Dziękujemy Ci za nie, Panie. Dziękujemy Ci za ten przywilej. Prosimy Ciebie o Ducha Świętego, o Jego prowadzenie, o to, byśmy, Panie, byli w stanie jak najlepiej zrozumieć poruszany temat i byśmy mogli dzięki temu dostąpić błogosławieństwa, a także prosimy Ciebie, błogosław wszystkich tych, którzy będą słuchać tego studium. Prosimy o to wszystko w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Tak jak zostało to zapowiedziane, będziemy studiować poselstwo Boże przekazywane przez proroka Jeremiasza. Może zaraz na wstępie zapytajmy raz jeszcze, chociaż w poprzednich studiach może to zagadnienie było podkreślane, jaka jest rola proroka? Do czego jest powołany prorok? Rola proroka była różnoraka. Najczęściej to myślimy, że prorok to tylko przepowiadał przyszłość. W księdze Ozeasza w 12 rozdziale jest powiedziane w wierszu 14 tak. Pan przez proroka wyprowadził Izraela z Egiptu. Prorok także go strzegł. Myślimy o Mojżeszu, który był prorokiem. Mojżesz, prorok, strzegł Izraela. I wydaje mi się, że częściej występuje ta funkcja, niżeli przepowiadanie przyszłości. Jeremiasz też próbował ten naród strzec, chronić, ratować. Miłował ten naród i chciał wszystkiego dobrego. Tak, to jest bardzo słuszne podkreślenie, że rolą proroka było strzec, ostrzegać. A szczególnie, gdy były trudne sytuacje albo naród nie szedł tą właściwą drogą. A jaka była sytuacja w Judzie, w państwie tym południowym, w tym okresie czasu, w tym schyłkowym okresie czasu zapanowania tych pięciu ostatnich królów, a szczególnie tych czterech ostatnich? Jaka była sytuacja? Można powiedzieć, że sytuacja była wręcz tragiczna. Juda była w okropnym położeniu z powodu całej przeszłej historii. Można sięgnąć tutaj jeszcze do Salomona, który stawiał świątynki swoim nałożnicom. To już minęło od tego czasu prawie 300 lat. Ale później mieliśmy jeszcze pozytywnego króla Hiskiasza po Jeroboamie i innych, którzy zawsze chodzili złą drogą. Wszyscy chodzili drogą, która nie podobała się Panu. Dopiero Hiskiasz przełamał ten ciąg i po nim on był ojcem Manasesa, więc Manases narobił strasznie dużo bałaganów. Tak. Pobudował świątyń, oddawał cześć
Baalowi, spalano dzieci, kadzidła różnym obcym bogom. Był to tragiczny okres. Możemy wspomnieć jeszcze krótką historię, że naród izraelski w roku 931 rozpadł się na dwie części. Ta północna część, tych 10 pokoleń, dostało się do niewoli asyryjskiej. No, trochę w lepszej sytuacji, powiedziałbym, duchowej było to Królestwo Południowe, gdzie Juda był i Benjamin. No ale tam też zaczęły się złe rzeczy dziać. Tak jak już Maria powiedziała, byli niektórzy królowie, którzy złe rzeczy wprowadzali. Dlatego Bóg powołał Jeremiasza w związku z tą złą sytuacją, aby upominał, aby zachęcał, aby kierował poselstwo. I to była ta szczególna rola. Zresztą możemy powiedzieć, że w tym czasie byli wielcy prorocy. Trochę później był prorok Daniel w Babilonii, był prorok Ezechiel nad rzeką Kader. No a przede wszystkim dzisiaj podkreślamy tą szczególną rolę proroka Jeremiasza. Jednym z takich dobrych królów, był wcześniej Hiskiasz, a później był Jozjasz. Co możemy na jego temat powiedzieć, Jozjasza? No ja bym powiedział, że Jozjasz, tutaj warto byłoby zwrócić uwagę na to, że jego ojciec Amon, wcześniej też Manases, co już też wspominaliśmy, byli ludźmi, którzy nie chodzili za Panem. Stawiali różne posążki Bogom, było tam wielkie bałwochwalstwo. Jozjasz był ostatnim królem właściwie w Judzie, bo jeszcze będziemy mówić o tych pozostałych czterech, który podjął decyzję, że pójdzie za Panem. I chociaż miał zły przykład od swoich ojców, chociaż jakbyśmy próbowali się wczuć w sytuację, jaka tam panowała, w jakim on zepsutym świecie tam żył, na tym dworze, to Jozjasz podjął decyzję, że wszystko to usunie, że poburzy wszystkie te świątynki, poburzy posążki, powycina wszystkie te gaje, w których często tam składali ofiary i czcili różne bożki. Także tak. Jozjasz zdecydowanie poszedł za Panem. Tak. Może to jest ciekawe, że nie miał dobrego przykładu. Ani w Judzie, a przede wszystkim nie miał ze strony jego dziadka Manasesa, ze strony jego ojca Amona. No, też jest taki piękny tekst, że nie poniesie syn nieprawości ojca, a ojciec nieprawości syna. Tu się to rzeczywiście sprawdza. Aczkolwiek środowisko, rodzice, dom ma wielki wpływ. Dlatego to jest zachętą, żebyśmy zawsze dawali dobry przykład. Julia. Tak, myślę o tym, że zło jest czymś tak strasznym, że doprowadza do ostatecznej klęski. I gdyby nie Bóg, to by to się zakończyło tragicznie. Bo myślę o tym, jak od samego początku, kiedy nastał grzech, doszło do tego, że był potop i tylko 8 osób zostało uratowanych. A przecież musiało być tam mnóstwo ludzi, bo żyli długo, po 900 lat, mieli wiele dzieci. Co się stało? Tylko 8 osób na całym świecie. A później znów mamy czasy, kiedy mamy tylko jednego Abrahama, o którym wiemy, może tam ktoś jeszcze, ale to są jednostki tylko. Cały świat odszedł. I później znowuż mamy tę historię, że Bóg wyprowadził Izraela, ale tylko do Chanaanu z tych ludzi weszło tylko 2. Czyli możemy powiedzieć, że cały Izrael odpadł od Boga. Bo tak. Tylko Jozue i Kaleb. I tak dalej. To mi nasuwa taką myśl też, może z jednej strony trochę pocieszającą. Gdy myślimy o tym, że ktoś z rodziny tam odchodzi od Boga i tak dalej, trzeba przyjąć, że taka była reguła na przestrzeni całej historii.
Izrael odpadł zupełnie od Boga, poszli do niewoli, nigdy nie wrócili. I trzeba mieć taką świadomość, żeby się nie zniechęcać, jeżeli coś nie idzie dobrze, tak jakbyśmy chcieli, albo są problemy w zborach, albo coś takiego. Tak to było na przestrzeni wszystkich wieków. A tylko Bóg jakoś ratuje sytuację zawsze. I trzeba mieć świadomość, że Bóg zakończy chwalebnie, mimo wszystko, całą historię zła. Tak jest. Ale też trzeba podkreślić, że jednak wielki wpływ ma otoczenie. Ale są tacy bohaterowie wiary, którzy mimo tego złego wpływu, nawet ze strony najbliższej, postanowili jednak być wierni Bogu. Może na temat tego króla Jozjasza przeczytajmy z drugiej Księgi Królewskiej, 22 rozdział i wiersz 2. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył we wszystkim drogą Dawida, swojego praojca, nie odstępując od niej ani w prawo, ani w lewo. Piękne zdanie, nie? Że czynił co prawe w oczach Pana i kroczył drogą Dawida, który no, może też był tylko człowiekiem, ale był wierny, wierny Bogu. Ja bym chciała, jeśli można, proszę, przypomnieć, bardzo, że Bóg przewidział, że taki będzie król. I było to już w czasach Jeroboama. Wtedy było proroctwo, przyszedł mąż Boży, gdy Jeroboam w Betelu postawił ołtarz i powiedział: oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, które na tobie kadzą, i spali na tobie kości ludzkie. I to proroctwo po prawie 300 latach wypełniło się w osobie tegoż króla. Tak jest. Chwała Panu za to wszystko i za takich ludzi. Niech to będzie zachętą dla nas, abyśmy szli tą drogą, Bożą drogą. Ja bym chciał też podkreślić to, że to był bardzo młody człowiek. Tak. Tu jest powiedziane, że w 18 roku Jozjasza wysłał król sekretarza i tak dalej do świątyni Pana, żeby ją odbudować. 18 lat miał, już takie decyzje ważne podejmował. Tak. Remont świątyni, która została zagruzowana, gdzieś tam poniszczona. Młodzi ludzie mogą bardzo wiele również zrobić. Nie oglądał się na ojca, nie patrzył, jaki dziadek był, tylko postanowił kroczyć drogą Bożą. Tak. To ważne jest dla naszych młodych ludzi. Nie patrzeć na innych, tylko iść tak, jak Pan przykazał. No i już podkreśliliśmy, że postanowił odbudować, oczyścić świątynię. A jaka sytuacja była w tej świątyni? Co teksty mówią na temat? Co tam się działo? Czyli jak świątynia, która miała być ku chwale Bożej i tak dalej, no w tej świątyni działy się złe rzeczy. Że były tam pewne sprzęty. Jakie? Co tam czytamy w tekstach? Że w świątyni były naczynia dla jakich bogów? Bożków różnych. Różnych. Świątynia, to aż trudno uwierzyć. Tak. Ośrodek kultu Bożego. Tam, gdzie Bóg chciał przebywać z Izraelem. Świątynia była opuszczona, nikt tam nie chodził, zagruzowana. Ale z drugiej strony tak, kiedy odgruzowywano tę świątynię, tutaj można przeoczyć ten moment, ale jakoś na to zwróciłem uwagę, że znaleźli tam Księgę Zakonu Bożego. No tak. Ale też znaleźli dużo pieniędzy. Na odbudowę przeznaczono. To chyba Bóg kierował całą tą sprawą, że tak. Tam jest powiedziane, że później wysypali te pieniądze królowi. No na pewno król wykorzystał to w dobrym celu. I tutaj nawet można wspomnieć, że tam były naczynia do kultu, no, powiedziałbym, tych najbardziej znienawidzianych czy najgorszych bożków, Bala, Aszery, to w świątyni było, która była zbudowana, wiadomo, dla jakich celów. Tak, i Jozjasz postanowił to wszystko usunąć. Nawet tych kapłanów
służących dla tych bożków. Tam nawet jest takie, mnie uderzyło, że w dolinie tam Hinan, że tam nawet składano synów i córki dla Molocha. Także no, sytuacja no, była bardzo zła, była tragiczna. Ale w czasie tej odbudowy świątyni, oczyszczenia tej świątyni, tak jak Julian powiedział, odnaleziono no, księgi zakonu. Tak jest. Tak. Najwyższy kapłan, potem sekretarz to przyniósł do króla. Jaka była postawa, gdy to dotarło do króla, o którym mówimy, Jozjasza? Jaka była jego postawa? Ogromne przeżycie było to, wręcz wstrząsające. Tak. Rozdarł swoje szaty. Tak. Ukorzył się. Przeżył to bardzo głęboko. I nawet zapłakał, tam jest tak powiedziane, nad losem, jaki no, znalazł się. Tak jest. I przemieniło to od razu również jego postawę. Chciał czynić dokładnie tak, jak Księga Zakonu mówiła. Zapragnął. On był bardzo Boży od samego początku, a tutaj tak miał już wzorzec, co czynić. Dla mnie zaskakujące jest to, że w całym Izraelu widocznie nie było, bym powiedział, Pisma Świętego. Znaleźli gdzieś tam w gruzach. To straszne, w narodzie Bożym, który miał być przykładem dla innych, uczyć ich tego. To dopiero znaleźli, gdy odgruzowali świątynię. Tak. Tam jest też taki fragment wspomniany, że odnaleźli grób męża Bożego, czyli zdarzali się ci wierni Bogu. I dlatego odnaleziono. I jest powiedziane, że wtedy między innymi co postanowiono ponownie obchodzić? Paschę, wielkie tak święto. Tak. Uczci Pana bardzo uroczyście, niezwykle tu są opisy. Tego znajdujemy w 35 rozdziale drugiej Księgi Kronik. Tak. Wyznaczył wtedy kapłanów, ustanowił lewitów, którzy nauczali całego Izraela. I że Pascha od czasów sędziów nie była obchodzona. Pascha, która jest tak wielkim przeżyciem, nawet gdy czytamy dekalog. Przepraszam, sprostuję. Hiskiasz urządził Paschę. Jest tu podkreślone, że od czasów sędziów oczywiście nie była, no ale ten bogobojny król oczywiście próbował nawiązać. Tam chodzi na pewno o regularne obchodzenie oczywiście Paschy, gdzie jest wspomniane też, jak dekalog czytamy, to czym się rozpoczyna? Tą preambułą. Ja jestem Bóg, który cię wyprowadził z niewoli. To jest symbol no, wyprowadzenia z niewoli grzechu. Tak. Tam byli wspomniane, jakbyśmy chcieli te wszystkie rzeczy złe wymieniać, to byśmy jeszcze wiele ich wymienili, że tam byli czarownicy, wróżbici byli i tak dalej, i tak dalej. A Słowo Boże następnie to wszystko przywróciło. Ten bogobojny król Jozjasz no, to wszystko pozytywne zrobił. No i otrzymał też obietnicę. Jaką obietnicę otrzymał? No więc obietnica dana Jozjaszowi była taka, że Jozjasz nie będzie musiał oglądać tego wszystkiego, co było tak czy inaczej zapowiedziane na Izraela, że jeszcze za jego dni te nieszczęścia na Izrael nie przyjdą. Że jeszcze na Judę nie przyjdą, bo to tak, była Juda. Juda. Że jeszcze zostaną ocaleni. Czyli widzimy w tym wszystkim, że tak naprawdę jeżeli ukorzymy się przed Panem, to chociażby coś było powiedzmy postanowione z jednej strony, ale jeżeli Bóg widzi, że żałujemy naprawdę, żałujemy to, co się dzieje, czy to, co robimy, to Pan Bóg może się zlitować w każdym momencie. Tak jest. Proszę bardzo. Ja bym chciał zwrócić tu uwagę na to, że król bardzo szanuje proroka, a tu akurat mamy kobietę, która jest prorokinią, Hulda.
i wysyła poselstwo do prorokini, żeby ona się wypowiedziała na temat tego, co jest napisane w zakonie. To bardzo ważne. Uszanował proroka i tamu też prorokini bardzo dobre przekazała poselstwo. Czyli możemy podkreślić, że dla odnowy, dla jakiejś reformacji, dla właściwej postawy, dwie rzeczy są potrzebne. Słowo Boże, księgi zakonu, jak również i słowo prorocze, które Bóg kieruje przez proroka. Jest to, wierzę, dla nas, jako dla wierzących, bardzo ważne, abyśmy szanowali Biblię, ale też szanowali proroka, którego Bóg posyła do narodu na bieżąco. Dobrze, to popatrzmy, co dalej się działo. Jak się nazywał następny król? Następnym królem był Jehoahaz. Tak, jest. Tylko trzy miesiące. Ale jaka charakterystyka jest? To jest druga królewska, 23 rozdział i 32 wiersz. Proszę bardzo, odczytajmy. A czynił on to, co złe w oczach Pana we wszystkim, tak jak czynili jego praojcowie. Zaledwie 3 miesiące władzy panowania i tak został zapisany na wieki. Dla mnie jest to zastanawiające, że syn dobrego króla postępował tak źle. I myślę o tym, że to był cały system królewski. Bóg nie chciał, żeby w Izraelu panowali królowie. Tak. Bo jak wyglądała sytuacja na ogół na dworze królów? Król miał ileś tam żon, a później dziećmi zajmowały się jakieś opiekunki, a król nie miał wielkiego wpływu na swoje dzieci. I tak prawdopodobnie tutaj było z Jozjaszem, że będziemy mówili teraz o 3 jego synach, którzy zasiadali na tronie, tych ostatnich już. I wszyscy czynili źle. To jest smutne. I dlatego tak ważne, żeby trzymać się Bożych wskazań. Bóg powiedział do króla, żeby nie mieć wielu żon. Ale prawie wszyscy mieli wiele żon. Tak. Po prostu trzeba trzymać się Bożych wskazań i nie kierować się tym, co inni czynią i tak dalej. Krótkie panowanie, ale czynił złe. Ale czytamy, co dalej. Kolejny król. Kto był kolejnym królem? No, jako kolejnego króla mamy tutaj Jehojakima. Tak. Jakie poselstwo do Jeremiasz skierował do tego króla? Czytamy o tym w księdze Jeremiasza, 22 rozdział i 3 wiersz. Odczytajmy. Tak mówi Pan. Stosujcie prawo i sprawiedliwość i ratujcie uciśnionego z ręki gnębiciela. Obcego przybysza, ani sieroty, ani wdowy nie uciskajcie. Nie zadawajcie gwałtu i nie przelewajcie krwi niewinnej na tym miejscu. Takie poselstwo zostało przez proroka, przez Boga za pośrednictwem proroka skierowane. No a jak postępował właśnie ten król Jehojakim? No ale ciekawe, że to poselstwo było połączone równocześnie z obietnicą, bo jeżeli będziecie tak czynić, Bóg mówi, to będziecie zasiadać, będą przez te bramy wchodzili królowie, będą wchodzić przez bramy tego domu królowie, zasiadający po Dawidzie na jego tronie, jeżdżąc na wozach i na koniach, i jego słudzy i jego lud. To jest kolejny werset 4 tego 20 rozdziału. A historia pokazała, że jego panowanie było bardzo samolubne. Tak. On myślał przede wszystkim o sobie, opływał w luksusy, nie myślał o narodzie. Ja bym chciał zwrócić też tu uwagę na to, że król Jozjasz był dobrym królem. Zaprzysięgał wprost lud, żeby służyli Bogu. Poburzył te wszystkie świątynki i tak dalej. No, minęły 3 miesiące, nastał nowy król. Wszystko zaczęło od razu upadać i w 22 rozdziale Księgi Jeremiasza jest powiedziane w wierszu 3, tak. Stosujcie prawo i sprawiedliwość i ratujcie uciśnionego. Bóg zwraca się już do ludu.
Tak niewiele trzeba było, a naród już odszedł od Boga. Ja wiem, że przywódca ma wielki wpływ, ale to jest połączone jedno z drugim. I król odszedł od Boga, i lud odszedł od Boga. Czyli jak wielki wpływ, czy wielkie znaczenie mają przywódcy. I dlatego to jest wielka odpowiedzialność, która spoczywa, jeżeli ktoś jest powoływany do jakiejś szczególnej misji. To jest jedna rzecz, ale też z tego powinniśmy wyciągnąć wniosek, że jaki powinien być stosunek do ludzi biednych, do ludzi uciemiężonych i tak dalej, którzy wtedy byli i dzisiaj oni są. Tutaj ja może bym przeczytał werset z Księgi Jeremiasza, też 22 rozdziału, 16 werset. Sądził sprawę ubogiego i biednego i wtedy było dobrze. Czy nie na tym polega to, że się mnie zna, mówi Pan. Właśnie ten werset pokazuje nam taką kwintesencję tego, co to znaczy znać Boga. Tutaj mówi nam Pan o tym, że jeżeli ktoś mówi, że go zna, to tak naprawdę powinien okazywać miłość do innych ludzi, powinien pomagać tym, od których nie oczekuje niczego, którzy nie mogą tak naprawdę niczego nam dać w zamian. Jest to bezinteresowna pomoc innym ludziom i właśnie przede wszystkim królowie też powinni działać w taki sposób. Oni powinni być przykładem dla swojego ludu. No natomiast o Jehojakimie czytamy, że on wykorzystywał swój własny naród. Chciał budować swoje pałace, zniewolił ich do tej pracy, nie dając im nawet za to zapłaty, po to, aby spłacać Egipcjan. Ja. Wykorzystywał swoją pozycję, jaką miał. I trzeba pamiętać, że to było przekazane kiedyś, wiele, wiele, wiele lat temu, ale to samo poselstwo jest dzisiaj skierowane do ludu Bożego, do każdego, a szczególnie do przywódców, którzy powinni taką postawę zajmować. Boża troska o biednych zawsze była i jest do dnia dzisiejszego. Wzór Pana Jezusa, służba bliźniemu. Tak. Tak. Dobrze, aby te słowa docierały do nas, docierały do przywódców, którzy dzisiaj są, żeby nie iść tą drogą, bo też jest pokazane, jakie skutki, jakie konsekwencje tego były. Dobrze, ale popatrzmy na kolejnego króla z tych czterech ostatnich królów, którzy źle postępowali. To był jaki król? Jehojakin, syn Jehojachima. Tak. Jego syn, tak. Tak, to był syn, oczywiście, tak jest. No i co się stało wtedy? No bo szedł podobną drogą, jak jego poprzedni królowie czynili. Tak. Podobnie jak Jehoas, również rządził tylko 3 miesiące i został pojmany przez Nabukadnezara, wywieziony do Babilonu i tam spędził chyba 18 lat, a może nawet więcej. I został dopiero uwolniony przez następcę Nebukadnezara. Tak jest. Miał 55 lat. Tutaj też patrzę, jeśli król był posłuszny Bogu, to i tak jak było powiedziane, że wiodło się dobrze, kiedy Jozjasz dobrze postępował. To jest powiedziane, sądził sprawę ubogiego i biednego i wtedy było dobrze. A jak królowie byli źli, to tu mamy jednego 3 miesiące rządził, drugi 3 miesiące. No, takie są skutki, jak się źle postępuje. I jakie poselstwo było skierowane do tych, którzy znaleźli się w Babilonie? To szczególnie Księga Jeremiasza, 29 rozdział. Tak. Tu możemy przeczytać szczególnie 5 po 7 wiersz.
Bóg chciał, żeby oni tam żyli normalnym życiem i mówi: budujcie domy, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc, pojmujcie żony i płodźcie synów i córki, wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Ja myślę, że Pan Bóg każe nam się modlić za naszych ciemiężycieli, tak jak Jezus powiedział, że módlcie się za swoich wrogów. Mamy się modlić za nasz rząd. I to są, Pan Bóg był pełen miłości i miłosierdzia i ono się stale objawiało w tych poselstwach, bo chociaż skazał ich na wygnanie, ale przewidział uwolnienie. A tak. Czas wygnania chciał, żeby spędzili jak najlepiej. Pozytywnie. Tak. No, tak. I tam jest ta wspaniała obietnica, że są w niewoli, ale że przyjdzie wybawienie. Szczególnie tutaj z tego samego rozdziału 29 Księgi Jeremiasza 10 uważam, że jest bardzo ważny przy studiowaniu następnych ksiąg, tam później Ezdrasza, innych, Daniela, to może przeczytajmy to, 10 wiersz. Może Julianie przeczytasz. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Czyli była zapowiedź, że znajdują się w niewoli jako skutki ich złego postępowania. Ale Bóg jednak jest miłosierny. Mimo wszystko, mimo tego wszystkiego powiedział, że w niewoli będą 70 lat. Tak. Proszę bardzo, Damian. Jeszcze tutaj mi się też rzuca bardzo w oczy to, że niewola babilońska nie była Bożym planem wcale, bo Mamy tragiczną sytuację, no robili źle, tak? Idą do niewoli, ale Bóg ich nie opuszcza w tym momencie. Tak. Bóg od razu im daje obietnicę. Tak jak czytamy nawet w tym samym rozdziale 12 werset chociażby. 11 i 12, tak, ale przeczytam może tylko 12. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. Czyli tak. Od razu jest obietnica, że Pan Bóg ich tam nie opuści. Tylko Juda i Izrael nie wywiązali się z tego, z czego mieli się wywiązywać. My wiemy, że położenie geograficzne, gdzie znajdował się Izrael, ono było mocno strategiczne. Tam wszystkie szlaki handlowe między Egiptem, Asyrią a Babilonem przebiegały właśnie przez Izrael. To wszystkie te narody, które tam były w okolicy, one musiały przechodzić przez Izrael, przez co Izraelici nawet nie musieli tam do nich za bardzo się fatygować, byśmy powiedzieli, żeby przedstawić im tego prawdziwego Boga, żeby ogłosić im dobrą nowinę. Natomiast czytamy, że oni zamiast pokazywać im swojego Boga, oni przyjmowali wszystkie te zwyczaje od pogan. Dlatego niewola babilońska jest wynikiem tego właśnie, że się nie dostosowali do słów Boga i Bóg poniekąd musiał ich zmusić do tego, żeby głosili tą nowinę, a robili to na wygnaniu. Przecież później czytamy o królu Nebukadnezarze, który się nawraca. Zgoda. I tu 11 wiersz jest taki no, szczególny, bo on jest aktualny, no, zawsze aktualny. Albowiem 11 wiersz 29 rozdziału Jeremiasza. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieję. Czyli Pan zawsze myśli o pokoju. Jakby to było wbrew jego woli. Te wszystkie konsekwencje syłać, kary syłać i tak dalej. To nie jest... Bóg nie ma upodobania w tym. Ja myślę o pokoju i tak jest do dnia dzisiejszego. I nawet kiedy musi karę zesłać, to następnie jednak mówi, że ja się zlituję i prosi, aby wrócić z powrotem. Zgoda. No i niestety według Księgi Jeremiasza, szczególnie 39 rozdziału, tam 36, 39, jest powiedziane, że no, przyszedł następny król.
który też źle postępował. No i co o tym królu możemy powiedzieć? Co to za król był? Ostatni król to był Sedekiasz. Sedekiasz, tak. No i też jest powiedziane, że źle postępował. I to też z rodziny Jozjasza. To smutne. I tak się zakończyła historia, bym powiedział, upadku państwa judzkiego, wcześniej państwa izraelskiego. Cały ten naród, który Bóg wyprowadził z Egiptu, nagle nie jest już więcej w ziemi, do której ich przyprowadził. Czy Boże plany zawiodły? Nie, Bóg jednak miał taką resztkę, która była wierna. Daniel był wierny tam w Babilonie. Trzej młodzieńcy. Mamy proroków, którzy byli wierni, czyli Jeremiasza. Mamy Daniela, Ezechiela. Więc na pewno byli jeszcze inni, którzy byli wierni Bogu. I Bóg znów z tej resztki wyprowadził innych. Także nigdy Boża sprawa nie przegrała do końca. Tak. Także niech to będzie w naszej pamięci i że Bóg jest tym, który musi nieraz konsekwencję jakąś przyprowadzić dla dobra tych ludzi, dla opamiętania przede wszystkim, ale Bóg jest tym, który się zmiłuje. Tam, jeżeli chodzi o tego Sedekiasza, to Bóg przez Jeremiasza powiedział, aby się poddali komu? Królowi babilońskiemu. Babilońskiemu, tak. To było trudne do przyjęcia, ale powiedział, to są konsekwencje wasze, to wasze winy są, że to musi się stać. I dlatego przyjmijcie tą karę, jakbyśmy tak mogli powiedzieć. Przyjmijcie tą karę. Idźcie tam do Babilonu. Tak jak Damian słusznie powiedział. I świadczcie tam w Babilonie o Bogu żywym, prawdziwym i tak dalej, i tak dalej. A Sedekiasz jednak nie usłuchał. I co, jaką decyzję podjął? Ja tutaj bym przeczytał jeden fragment. No, jeszcze proszę właśnie bardzo. Z Księgi Jeremiasza. To jest 38 rozdział. I może wiersze od 17. Tak. Tutaj mamy rozmowę. Sedekiasz wezwał Jeremiasza do siebie. I przeczytajmy właśnie samą odpowiedź Jeremiasza. Na to rzekł Jeremiasz do Sedekiasza. Tak mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraela. Jeśli wyjdziesz i poddasz się dowódcom króla babilońskiego, pozostaniesz przy życiu i miasto to nie będzie spalone ogniem i pozostaniesz przy życiu wraz z twoim domem. Jeżeli zaś nie wyjdziesz i nie poddasz się dowódcom króla babilońskiego, miasto to będzie wydane w ręce Chaldejczyków i oni je spalą, a ty nie ujdziesz ich ręki. I tak. Tutaj ewidentnie widzimy, że nawet wcześniej czytaliśmy o tym, że będzie to warunkowa rzecz, czy Izrael pójdzie do Babilonu, do niewoli, czy nie. Ale jeszcze tutaj nawet przy samym końcu, już tak, podczas panowania tego ostatniego króla, jeszcze raz jest to przypomniane przez Jeremiasza i Sedekiasz ma możliwość tak, nawrócenia się do Pana, a jednak tego nie robi. Tak. Jaką decyzję ostatecznie? Wbrew temu, co Bóg skierował, żeby poddać się Babilonowi i tym konsekwencją dla jakiegoś opamiętania, dla misji, jak słusznie Daniel powiedział, ale on związał się z kim? Z Egiptem. Wbrew radom. Przecież tak wyraźnie powiedziane. Jeżeli się poddasz, to jeszcze jest ratunek. A oni wbrew temu oczywiście postąpili. I jego los później był tragiczny, że zaprowadzono na jego oczach, no, zginęły jego dzieci, on następnie wyłupione oczy miał i tak dalej. Tak tragiczny los, dlatego że nie usłuchał Boga i według swojego metody postępował. Jeszcze jest to zdumiewające, że ten jeden człowiek mógł uratować Jerozolimę, tak, świątynię, naród, gdyby się upokorzył, jak wiele zależy od przywódców. Ja wiem, że był taki Stalin, taki Hitler, tacy inni, którzy też tyle nieszczęścia sprowadzili. Tutaj mamy też przykład człowieka. Oczywiście naród grzeszył też, ale ten człowiek, gdyby się poddał, mógłby uratować miasto i wszystko. Tak.
Czyli jest to jakieś wielkie poselstwo do nas, abyśmy z tego wyciągnęli lekcję, aby to nie była tylko historia, że to było tak i wiemy, ale żebyśmy z tego wyciągali odpowiednie lekcje. Co to znaczy słuchać Boga? Co to znaczy być wierny Bogu? Co to znaczy właściwe decyzje podejmować? I pozostaje nam nic innego, jak tylko prosić Boga o to, abyśmy z tych doświadczeń, z tej lekcji, z tego tematu wyciągnęli właściwe wnioski dla każdego z nas. A szczególnie, gdy Bóg nas obdarza jakimś szczególną misją, abyśmy wiernie wykonali. Podziękujmy Bogu za te słowa, za te ostrzeżenia, a przede wszystkim podziękujmy, czy prośmy Go, abyśmy z tego właściwe wnioski wyciągnęli. Bóg bless. Drogi Boże, nasz Panie, dziękujemy Ci z całego serca za to studium. Dziękujemy Ci za historię, jaka została spisana dla naszego pouczenia, ażebyśmy wyciągali z tego odpowiednie wnioski i umieli kroczyć drogami, które się Tobie podobają. Dziękujemy Ci za doświadczenia tych królów. Prosimy Cię, ażebyś nas utrzymywał stale na Twojej drodze, bo chociaż widziano, jak źle jest, kiedy nie jest się Tobie nieposłusznym, to mimo to brnęli wszyscy w odstępstwo. Nie dopuść, ażebyśmy my chcieli, czy to niechcący, czy też zwodzeni, odstąpić od Ciebie w jakikolwiek sposób. Trzymaj nas mocno na Twojej drodze. Prosimy Cię, Panie, ażeby Twoje słowo i te przykłady były światłem dla nas, żebyśmy mogli otrzymać wieniec zwycięstwa na koniec. I tak jak obiecałeś, znaleźć się z Tobą ta garstka wiernych, która przy Tobie pozostanie. Prosimy Cię o to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prosimy również o błogosławieństwo dla słuchaczy, ażeby te lekcje były pokarmem dla każdego. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy brali wraz z nami udział w tym studium, a mogę z zadowoleniem podkreślić, że za tydzień będzie kolejne studium oparte na księdze Jeremiasza, na Słowie Bożym, i to będzie studium, które będzie mówiło na temat nagany i kary. Obyśmy z tego wyciągnęli też i w przyszłości jak najlepsze lekcje, jak najlepszy sposób postępowania.